Od 10 lat na targu w Skaryszewie, na tych wstępach. Ciągle walka i staranie się, żeby pomóc koniom, które są wiezione na rzeź. W Skaryszewie nastał nowy burmistrz. 9 stycznia odbyło się spotkanie z burmistrzem Skaryszewa. Niestety. Wtedy my, którzy rozmawialiśmy z burmistrzem Skaryszewa, wyszliśmy zadowoleni. Dał nam nadzieję. Niestety, okazały się płonne. Jak było? Posłuchajcie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Skaryszewie. Tak jest. Jesteśmy po rozmowie z nowym burmistrzem, z nowym włodarzem miasta, które nazywa się Skaryszew. Mówiliśmy o wstępach, o potężnych zmianach. I to, co jest najważniejsze, moi drodzy, pan burmistrz chce zmian. Powiedział, że kocha koń. Byłam w Skaryszewie i rozmawiałam z nowym burmistrzem tego miasteczka. Rozmawiałam o losach jarmarku dla koni, który tak dumnie nazywają Święto Konia. Ale nikt nigdy nie świętował w momencie, kiedy był wywożony na rzeź. Kochani, burmistrz Skaryszewa, nowy burmistrz, chce iść starą drogą swoich poprzedników. Chce, żeby nadal zwożone były konie do Skaryszewa. Nie wolno nam na to pozwolić. Pierwsze, 6 marca w Warszawie odbywa się konferencja prasowa. Tam przyjedź, przybądź, bądź z nami. Tam powiemy do wszystkich ludzi, że jeżeli masz w sobie wiarę, jeżeli choć trochę kochasz te zwierzęta, nie godzisz się z tym, co robią ludzie tym szlachetnym, cudownym, mądrym, inteligentnym istotom, to po prostu przybądź na konferencję prasową. Nie musisz nic mówić, jeżeli nie chcesz. Po prostu bądź. Bądź i pomóż nam zatrzymać wjazd koni na Skaryszewski targ.